Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy burrito, danie jednogarnkowe. Potrzebować będziemy pół kilograma zmielonej łopatki, puszkę czerwonej fasoli, pół szklanki kukurydzy, dwa pomidory, jedna cebula, trzy ząbki czosnku, jedna duża papryka i 20 deko pieczarki. Pieczarki obrałam i pokroję sobie na pół i w plasterki. Cebulę pokroję w kosteczkę i pomidory również. W rondlu rozgrzewam tłuszcz, na którym podsmażę mięso. Do podsmażonego mięsa dodam cebulę. Mięso mieszam i podsmażam. Do mięsa lekko zrumienionego dodaję cebulę i rażdżem podsmażam. Cebulę z mięsem już mam lekko podsmażoną, dodaję pieczarki, pomidory i paprykę. Podlewam wodą, ale nie za dużo, aby mięso było zakryte. I doprawimy solą, pieprzem. Będziemy dusić 30 minut pod przykryciem. Do mięsa dodajemy fasolę. Ścieramy czosnek na tarczę. Dodajemy kukurydzę, doprawiamy ostrą papryką i danie zagrzewamy. Czosnek dajemy na samym końcu oraz koncentrat pomidorowy. I burrito zagotowujemy i mamy gotowe. Jeżeli dodamy czosnek, to już dania nie gotujemy, ponieważ w wysokich temperaturach czosnek traci wartości. Czosnek możemy zetrzeć na tarle, a możemy pokroić w drobną kosteczkę. I danie burrito mamy gotowe. Podajemy z tortillą. Mamy kilka sposobów na czosnek. Możemy pokroić, jak już wspominałam, drobniutką kosteczkę, a możemy też rozetrzeć solą. Tylko ja już danie mam gotowe i nie mogę dodać soli, ale dobrze smakuje czosnek roztarty z solą. Rozdrabniamy, dajemy sól i po prostu miażdżymy. I mamy czosnek roztarty z solą. Tak to wygląda. Ten mam pokrojony, a ten mam roztarty z solą. A danie burrito mam gotowe. Dodaję czosnek. Należy na nie pomieszać.
ciastko gorące. I tak to wygląda burrito. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ja również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Burrito.